Siema, ziomeczki, moje drogie. Dzisiaj widzimy się również nie z kuchni, ponieważ dzisiejszy odcinek ma naturę bardzo teoretyczną, a tak serio to po prostu mam burdel tam, a wyszło bardzo ładne słońce i pomyślałam, że lepiej będzie z takiej perspektywy, bo i tak dzisiaj nie potrzebuję żadnych dodatkowych narzędzi, by wam powiedzieć o tym, o czym chcę powiedzieć, czyli o zakwasie. Temat dla mnie bardzo ważny, coraz bardziej aktualny i modny, można by powiedzieć, ponieważ podczas pandemii sporo osób zainteresowało się wypiekaniem domowego chleba, był jakiś taki dziki moment, że przez moment nie było drożdży w sklepach czy coś takiego i po prostu robienie swojego naturalnego zestawu bakterii, który umożliwia ci robienie superanckich wypieków w domu, stało się bardzo popularne i ja się kompletnie nie dziwię i sama też wpadłam w ten nurt jakoś tak mimochodem. I cóż, ja swój zakwas rozpoczęłam, jego robienie, jakby narodziny jego były właśnie na samym początku pandemii, dosłownie tam, nie wiem, 12 marca, coś takiego. I to bardziej było kwestia takiej jakby ciekawości, że hej, spróbujmy może tego zakwasu, o co chodzi, zrobimy sobie jakiś jeden chleb i może coś z tego wyjdzie. I to było też jakby zainspirowane książką o fermentacji, Dzika fermentacja. Chciałam powiedzieć Emmanuel Kant, ale nie. Katz. Salvador chyba się ten ziomek nazywał, coś takiego. No, nieważne, podlinkuję tę książkę w każdym razie i tam się bardzo jarałam tym tematem fermentacji, już ta książka od jakiegoś czasu miałam i tam też była poruszona właśnie ta kwestia chleba i zakwasu i chciałam tego spróbować. I tak wyszło, że ten zakwas został ze mną do dnia dzisiejszego i regularnie go używam w różnych w sumie zadaniach w kuchni, chociaż oczywiście przede wszystkim to jest właśnie taki wyrób domowego chleba. U mnie w domu rodzinnym rodzice relatywnie, ja również razem z nimi, relatywnie rzadko jedliśmy chleb, ponieważ on czuć było, że jest coraz gorszej jakości. W momencie, gdy kupowaliśmy po prostu zwykły chleb w piekarni i potrafiliśmy kupić na przykład dosłownie 4 kromki chleba na wagę i on przez cały tydzień był. Znaczy zjadł ktoś może jedną kromkę, może dwie i tyle przez tydzień. I ten chleb w ogóle nie miał zejścia, że tak powiem. I też stąd też była jakby druga taka inicjacja tego, by spróbować zrobić ten zakwas samemu. Mnóstwo jest filmików o tym, jak zakwas karmić, jak co tam robić. Ja też mam mniej więcej o tym wszystkim powiem, ale generalnie tutaj jakby nie ma jakiejś większej filozofii. Trzeba po prostu zacząć i spróbować, bo tutaj naprawdę nie ma co nie wyjść tak naprawdę i jakby nie ma się co tym za bardzo przejmować, bo to jest tylko mąka i woda i jakby nawet jeśli coś wam nie wyjdzie, to jakby strata jest praktycznie żadna. Ponieważ tak, zakwas to jest po prostu połączenie właśnie wody i mąki, którą odstawiamy na jakiś tam czas, w perspektywie to mogą być nawet lata tak naprawdę, by tam mogły powstać, jakby zagnieździć się różnego rodzaju bakterie, które nam będą fermentowały, jakby będą nam zjadały tę mąkę. Dajemy tam wodę, żeby też dać stworzyć odpowiednie środowisko do tego, żeby mogło się rozwijać. I tak relatywnie dodajemy tej mąki, by jakby dokarmiać ten zakwas w momencie, gdy go używamy. Czyli po prostu mamy stale ten jakby słoik z tą mąką i z tą wodą. Pierwszego dnia dajemy sobie łyżkę mąki, łyżkę wody, mieszamy, odstawiamy to, może to przemieszać tam, jak się wam przypomni, codziennie, nawet raz dziennie, dwa, trzy, jak tam się wam chce tak naprawdę. Chociaż ten raz dziennie warto byłoby go przemieszać, bo się będzie robił tak jakby naturalny kożuch, nie? No bo to jest jednak wilgotne, mokra rzecz, która będzie się takie delikatnie coś takiego otworzyło, więc warto go tam przemieszać codziennie, przynajmniej raz, może nawet więcej. I załóżmy, że na przykład rano to zrobiliśmy o 10 rano, daliśmy tą łyżkę mąki, łyżkę, no trochę więcej niż łyżkę, no ale trochę tam jakąś tam porcję wody i rozmieszaliśmy to rano o 10, to wieczorem po prostu zmieszasz ten drugi raz, żeby tam to ruszyć i tyle. Na drugi dzień znowu o 10 dajesz do tego, co już tam masz, łyżkę ponownie mąki i trochę tej wody. Woda fajnie, żeby była, może być przygotowana, może być przefiltrowana, jeśli macie taki zwykły filtr w domu. Nawet jakby z kranu to nic się nie stanie, ale jakby poleca się, żeby to jednak była taka woda już przygotowana. No i też, żeby nie była gorąca, żeby nam tych bakterii nie zabić. Lepiej, żeby była zimna i żeby ta fermentacja zachodziła wolniej, niż żeby była zbyt gorąca. I tak powtarzamy te czynności przez jakiś tydzień i więcej po tym tygodniu będzie ten już zakwas. Już tam zacznie czuć, można będzie czuć jakieś różne ciekawe zapachy, jak na przykład zapachy winne, trochę octowe, jakieś właśnie drożdże, coś takiego fermentacyjnego, piwnego. Ja takie różne właśnie tego typu rzeczy tam w zależności od dnia i od stanu rozwoju tego zakwasu czułam. I cały czas ten zakwas właśnie tak mniej więcej wygląda. Mam go tu w ogóle, swój zakwas piękny, nie wiem, to będzie cokolwiek widać. I czuć właśnie
właśnie w nim mąkę. Przynajmniej to, że jest to taki sobie bardzo neutralny po prawie roku już robienia tego. Widać, że on ma takie bąbelki powietrzne, to jest właśnie, no, pracuje to wszystko. Jak dąży też na przykład, jak się zostawi, to one też pracują, też robią to właśnie takie bąbelki w cieście, to tu właśnie też tak to wygląda, taka galaretka wręcz tak fajnie zachowuje, bo to jest taki relatywnie właśnie nakarmiony wieczorem, a dzisiaj jest już jakby poranek dnia drugiego i tak to wygląda. I on właśnie pachnie takimi... Znaczy dla mnie to jest teraz właśnie bardziej zapach barszczu i chleba, ale czuć mi trochę drożdże. Być może to są też bakterie kwasu mlekowego, mogą się różne bakterie pojawiać właśnie w tym waszym zakwasie. To nie zależało oczywiście od mąki, jakiej używacie. Ja używam stricte żytniej, można zrobić sprzęty, jak wam się ten tyle podoba. Warto też, jakby, żeby to nie była taka najtańsza mąka ze sklepu, tylko żeby to była jakaś taka troszkę lepszej jakości. Mimo wszystko, jeśli macie taką możliwość, jak nie, to spróbujcie sobie nawet z tą pszenną, nie? Jakby jest luzik. Ja chciałam żytniej, żeby on był taki trochę mocniejszy, żeby te bakterie też miały większe pole do popisu. I to po prostu chciałam też robić chleb żytni w zamyśle, więc myślałam, że dobra, tak zrobię żytni zakwas, to będzie miało sens generalnie. No i tak zostało i ja cały czas dokarmiam właśnie ten swój zakwas mąką żytnią, ale na przykład zdarzyło mi się parę razy, że tej mąki akurat nie miałam w domu, a chciałam go ruszyć, no to dałam tę pszenną i nic się nie stało, nie? Więc tutaj naprawdę nie ma się co też z tym zanadto przejmować. I generalnie to wygląda to tak, że to jest jakby nasz starter, nasza matka, główny zakwas, z którego będziemy czerpać, właśnie z niego będziemy brać porcję, żeby móc sobie ją użyć do tych naszych wypieków domowych, do chleba czy tam do czegokolwiek innego. Ale ważne jest to, żeby wszystkiego tego nie wyużyć, żeby tam cały czas przynajmniej trochę, nawet parę łyżek, pół szklanki to może być. To jest relatywnie i tak, to jest relatywnie mało, żeby mogły te bakterie cały czas być, żeby się rozwijać i tyle do tego znowu dodajesz tą mąkę i tą wodę, żeby to się mogło dalej sobie spokojnie żyć. Więc ważne jest, żeby wszystkiego tego naraz nie wyużywać, tylko żeby zawsze coś tam zostawało. I to będzie waszym jakby podkładem, pod taką podkładką, pod to, żeby ten zakwas cały czas sobie żył i reszty się używa. No i tak po prostu się go utrzymuje przy życiu, bo jeśli się nie używa jakby tego zakwasu, no wiadomo, że on, no trzeba go relatywnie używać, żeby móc dodawać tę mąkę, bo tak to jak nie używacie tego, go karmicie, no to bez sensu, bo coś chyba ten zakwas się robi. A po drugie, to by trzeba mieć jakieś gigantyczne naczynia, do których cały czas tego dokłada, a nic się nie bierze. Tylko chodzi o to, żeby to było tak w ciągłym, naturalnym kręgu życia, nie? Tylko bierzesz, zabierasz, nie? Dajesz mąkę i zabierasz trochę zakwasu i tak to wygląda, ale w momencie, gdy na przykład właśnie wiemy, że na trochę dłużej nas nie będzie i chcemy ten zakwas odstawić, to ja generalnie też trzymam w lodówce, jakby nie trzymam go cały czas w takiej temperaturze pokojowej i mniej więcej już po tak dwóch, trzech tygodniach, od kiedy zaczęłam robić ten zakwas, to stwierdziłam, że dobra, chcę go mieć w zimniejszej atmosferze i przetrzymywanie w lodówce się sprawdziło w momencie, gdy na przykład używałam zakwas raz na tydzień. To wystarczyło, żeby on zachował swoją świeżość, żeby nic nie zaczynało się psuć, a można było go spokojnie używać. Wtedy, jak on jest w lodówce, również warto go przemieszać raz na kiedyś, bo on też będzie ta fermentacja zachodziła, tylko będzie znacznie wolniej zachodziła. To głównie o to chodzi. Więc warto go czasem tak zamieszać i też go trochę dokarmić. I w przypadku utrzymania raz na tydzień to trzymanie w lodówce się sprawdza. Ogólnie to też można zakwas wysuszyć, można go teoretycznie zamrażać. Ja spróbowałam raz wysuszenia i właśnie teraz, jak przyjechałam do Francji, to wzięłam sobie taki zakwas wysuszony, czyli wzięłam właśnie sobie tak, nie wiem, te 3-4 łyżki tego zakwasu, rozsmarowałam cienką bardzo warstwą na papierze do pieczenia, postawiłam sobie to na kaloryferze i przez jakieś 2-3 dni ładnie mi to wszystko obeschło, także można było go do mnie połamać i takie kawałeczki jakby takie papirusowe spakowałam sobie i przywiozłam tutaj. I oczywiście on potrzebował po tym momentu, żeby się odstartować. Po prostu zalałam to wszystko wodą, dodałam trochę mąki. No i tu jakby ta reakcja znowu fajnie zaszła, ale on i tak jest trochę słabszy niż ten zakwas pierwotny, powiedzmy. Czyli on tak naprawdę stracił trochę te swoje właściwości, tak mi się wydaje, podczas suszenia, podczas jakby transportu i tak dalej. Eliminacji tej wody, bo być może te warunki nie były idealne przeprowadzone, no wiadomo, ja to tylko w domu sobie to robię tak dla swojego użytku, więc nie potrzebuję, żeby to było jakieś perfekcyjne. W każdym razie jest spoko. On cały czas jakby żyje i ma się dobrze po tych 10 miesiącach, cały czas jest okej. Okay. A w momencie nawet, gdy coś wam się zaczyna psuwać, że trochę to zaniedbaliście i widać, że tutaj coś nie halo, że nie było przemieszane i podana mąka i zbyt długo został po prostu tak na wolnym powietrzu ten zakwas, to można po prostu tam wierzchnią warstwę zebrać i ten spód, gdy już ten zapach będzie okej, okay, to można tak używać. Znaczy przynajmniej ja tak uważam. Jeśli wy się boicie, brzydzicie i w ogóle, to wyrzućcie i zróbcie sobie od nowa. Też będzie spoko, nie? Generalnie. Więc jakby tutaj
Naprawdę, nic się za bardzo nie może przytrafić. No, i po co nam ten zakwas w ogóle jest potrzebny, bo ja tak gadam trochę bez ładu składu. Właśnie, to będzie nasz zastępnik drożdży przede wszystkim, czyli wszystkie wypieki, które chcesz tak wzbogacić, żeby one miały troszkę lepszą wartość odżywczą, ponieważ bakterie będą nam jakby właśnie przyjadały mąkę i te różne składniki, które będą w naszym docelowym wypieku. W związku z tym, dlatego te chleby właśnie takie na zakwasie są dużo bardziej odżywcze, lepsze, jeśli chodzi o trawienie i generalnie bakterie mają jakby bardzo pozytywne działania na nasze jelita przede wszystkim, które są tym głównym źródłem dochodzenia, jeśli chodzi o przyjmowanie składników odżywczych, więc warto o to zadbać, szczególnie jeśli jecie dużo chleba i dużo takich właśnie pszennych, no i nie tylko, ale po prostu jakichś tam zbożowych produktów, ujmijmy to, i pieczenie wam jest niestraszne, to warto spróbować, bo to jest dużo łatwiejsze niż robienie jakiegoś ciasta czy czegokolwiek bardzo intuicyjne. Tu wystarczy po prostu trochę cierpliwości i jakby zaplanowania, jakby bardziej to jest czas i jakby oczekiwanie niż stricte robota sama w sobie, bo zrobienie samego chleba, jakby wymieszanie tych składników i odstawienie, no to jest naprawdę moment, nie? Tylko trzeba po prostu poczekać na to, żeby te bakterie mogły zadziałać i odpowiednio nam właśnie ten chleb czy coś tam przygotować do zrobienia, i to tam zajmuje powiedzmy całość, ten proces 2 dni powiedzmy, czy tam 3, w zależności jakie tam, jaki jest wasz system robienia chleba. Ja na pewno o swoim powiem w jakimś przyszłym filmiku, bo to już by zajęło nam może chyba trochę zbyt długo, więc o jakby samym chlebie powiem wam następnym razem. Jeszcze co można zrobić oprócz takiego chleba. Wszelkiego rodzaju jakieś bułki, ja robię też focaccie z dodatkiem właśnie zakwasu, czy tam ciasto na pizzę, czasami dodaję też troszeczkę drożdży, żeby mi się to lepiej, jakby tak jeszcze lepiej działało, jeszcze lepiej jakby zamusowało, ale może sam zakwas i to naprawdę spoko, tylko po prostu ten proces fermentacji, rośnięcia ciasta trwa dłużej, dlatego to trzeba wziąć pod uwagę, że jak weźmiesz sobie drożdże, to pół godziny, godzinę już masz ciasto, które jest po prostu idealne i puszyste i pięknie urośnięte, to przy zakwasie to będzie trochę cięższe, bardziej takie zbite i ten proces będzie trwał dłużej. Oprócz tego wszystkie wypieki tak naprawdę, jakie tylko macie, chcecie zrobić i chcecie do nich po prostu trochę wzmocnić, tak wzbogacić, może zrobić, nie wiem, ciasto właśnie jakieś takie z dodatkiem, jak najbardziej może być też dodatek zakwasu, szczególnie jeśli chcecie, żeby ono wam trochę wyrosło, nie? Albo zupy różne, czyli barszcz, taki nasz polski, czy zalewajka z Łodzi, to wszystko to jakby samochodzi, czy jakieś tam płodzionki, czy coś tam na pewno do wszystkich takich powiedzmy pszennych, jakichś takich tego typu przepisów i zup można również zakwas dodawać. No i to tak naprawdę głównie tyle. Można zrobić, nie wiem, naleśniki, bo po prostu ciasto na naleśniki odstawić je po prostu na noc, żeby ono też tak lepiej działało, żeby było piękne, musujące i wspaniałe, i na drugi dzień sobie zrobić z naleśnikami do jakichś różnych ciastek. Więc do wszystkiego, naprawdę, do czego chcielibyście sobie wypiekać, to ten zakwas można dodawać. Ale na początek polecam wypróbowanie tego właśnie typowo na chlebie. Jeśli macie problem i nie możecie znaleźć takiego chleba, który spełniałby wasze oczekiwania, a chcecie jednak go mieć w diecie w takich waszych warunkach. Na przykład chcecie mieć, macie dietę bezglutenową, a ten chleb bezglutenowy kosztuje miliony i jest nie do końca fajny, możecie zrobić to samemu w domu i naprawdę to nie jest nic trudnego, tylko po prostu troszkę cierpliwości i takiej zabawy i miłości w tym wszystkim i na pewno będzie wszystko fajnie działało. Więc tak to wygląda. Chciałam wam tylko powiedzieć bardzo teoretycznie o samym robieniu zakwasu i w ogóle po co to robić i czemu to jest takie super, bo ja polecam bardzo spróbowanie przynajmniej zrobienia swojego zakwasu i swojego chleba. To może być przygoda, która będzie trwała tydzień lub dwa. Zrobicie to raz, stwierdzicie, że to jest nie dla was i to będzie spoko. A być może narodzi się z tego nowe hobby, nowa miłość i się okaże, że po prostu odkryjecie sobie niesamowitego piekarza lokalnego, rodzinnego, który będzie robił właśnie wypieki na wszelakie okazje. Tego wam życzę. Dzięki bardzo za oglądanie. Dajcie znać, czy taki filmik wam się podobał, czy to było przydatne w jakiś sposób. Jeśli tak, to proszę oczywiście o lajka, łapkę w górę, o subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robicie, a podoba wam się jakby sam koncept kanału, moje gadanie i ja jako osoba, to byłoby bardzo miło, gdybyście właśnie zasubskrybowali ten kanał. No i co, jak macie pytania, no to oczywiście zapraszam do sesji dyskusyjnej pod tym filmikiem. Dzięki bardzo za oglądanie i do zobaczenia. Pa, pa.